For Fun Home. Witamy Was bardzo serdecznie w kolejnym programie For Fun Home, w którym gościmy w domach w zasadzie naszych artystów z Polski. A tych na scenie mamy muzycznej bardzo wielu, zdolnych i wyjątkowych, chociaż nasz dzisiejszy gość, czy raczej gościuwa, bo to kobieta, jest jeszcze bardziej wyjątkowa za sprawą tego, że nie tylko fantastycznie śpiewa, ale także fantastycznie pisze i ma rzeczywistą duszę poety. Małgosia, znana szerzej nam jako Landberry, jest naszym gościem dzisiaj. Cześć Małgosiu. Cześć, pozdrawiam Was wszystkich z domu, prosto z domu. Prosto, tak, tak, dzisiaj siedzę tak, wiecie, w pozycji takiego, no może takiej jogowej, nie? Na moim czarodziejskim dywanie. Ach, pięknie. I jak Ci się siedzi na tym dywanie, jak Ci się spędza czas kwarantanny w domu? Już masz dość, czy produktywnie? Ja myślę, że chyba każdy z nas ma już po części dość. Nie każdy radzi sobie przede wszystkim z izolacją od bliskich, od znajomych, od przyjaciół. No i byliśmy, wydaje mi się, przyzwyczajeni do takiego trybu życia bardzo stadnego, że bardzo lubimy wychodzić do różnych miejsc i spotykać się po prostu z ludźmi. No a akurat jeśli chodzi o moją pracę, no to jest to bardzo utrudnione, bo ja bardzo lubię pracować w grupach, lubię tworzyć piosenki w teamach, więc no, samotność w domu nie służy, jeśli chodzi o kreatywność, akurat w moim przypadku. Ale znam też przypadki takie, którym bardzo służy i powstaje na pewno masa piosenek. Czyli u Ciebie to nie jest taki płodny okres muzycznie, że potrafisz usiąść i sama tę piosenkę. Potrzebujesz jakichś bodźców z zewnątrz, tak? Nie tworzysz nowych piosenek teraz? Tworzę mimo wszystko. Trzeba się zmobilizować i zmotywować do tego, żeby pisać. Natomiast rzeczywiście ja uwielbiam ten przepływ energii, kiedy jesteśmy wszyscy w jednym pokoju i możemy odbijać taką piłeczkę, jeśli chodzi o burzę mózgów i o sam proces tworzenia. Ja bardzo potrzebuję czuć energię drugiej osoby, która jest obok, żeby coś stworzyć. To jest taka moja podstawa. Jak wygląda ten proces tworzenia wtedy piosenek i pisania? Wy jakoś przerzucacie się pomysłami i sami razem sobie, no bo z Patrykiem Kumurem na przykład wiele piosenek wspólnie napisałaś i chyba dobrze Ci się z nim współpracuje, więc zastanawiam się, wiesz, jak wygląda ten proces pisania piosenki wspólnie? Czy wiesz, ktoś odpowiada za zwrotkę jedną, a ktoś za drugą, czy to jest jakby takie symultaniczne, połączone naraz? To jest jak najbardziej połączone i przede wszystkim, jeśli właśnie mówisz o Patryku, no to mamy taki dream team, ja to nazywam. Ja, Patryk i jeszcze Dominik Buczkowski, nasz producent. No i z chłopakami jest tak, że właściwie od pierwszych dźwięków, kiedy się tylko spotkaliśmy i kiedy akurat los zrządził, że zaczęliśmy we trójkę pracować, no to była chemia muzyczna, magia od pierwszej chwili w zasadzie, bo każdy z nas nie ma jakiejś przypisanej konkretnej roli, tylko to jest właśnie takie swobodne, że na przykład tutaj Patryk zaproponuje jakiś fajny tekst pod melodię, którą na przykład ja wyśpiewam, a Dominik jeszcze dorzuci, oczywiście wiadomo, że producenckie, całą produkcję, ale też ma jakieś czasami totalnie inspirujące wrzutki, jeśli chodzi o tekst. Więc to wszystko jest taki, wiesz, taki swobodny, naturalny przepływ. Nie ma tak, że ty jesteś od tego, ty jesteś od tylko i wyłącznie tekstu, a ty jesteś tylko i wyłącznie od kompozycji. Nie ma. Akurat w moim tym konkretnym teamie nie ma takiego sztywnego podziału na role. To ciekawe. I skąd się bierze impuls? To wychodzi gdzieś tam od jednej osoby, że ty rzucasz powiedzmy temat piosenki i opowiadasz, o czym chcecie napisać i wtedy wszyscy zaczynacie myśleć i kombinować, czy jakoś też inaczej wspólnie? Jeśli piszę dla siebie, a to jest takim moim priorytetem, zawsze to podkreślam, to mam już gotową wizję i gotową opowieść, o czym danego dnia chcę pisać. Nawet sobie streszczam w jakiś sposób to, żeby opowiedzieć o tym ludziom, z którymi będę nad tym pracować. I potem
pod tą opowieść, pod tą historię, którą chcę opowiedzieć, zarówno w dźwiękach, jak i w warstwie tekstowej, układamy całość, układamy muzykę i układamy tekst. Ja oczywiście czasami jeszcze przychodzę z takimi luźnymi wyrażeniami, które możemy gdzieś tam wpleść i podprowadzić pod tą melodię. Kiedyś miałam taki system, że już miałam trochę gotowy tekst, bo kiedyś miałam taki system, że miałam tekst po angielsku, bo bardzo kocham ten język od takiego. I miałam takie gotowe myśli zebrane w dość taki konkretny już sposób, i pod to starałam się ułożyć tak zwany top line, czyli całość melodii z tekstem. Więc techniki są różne. Najważniejsze jest to, żeby mieć z tego po prostu radość, i będę to powtarzać do znudzenia, mimo że to jest dość takie banalne, ale bez tego myślę, że ten efekt końcowy może się wydawać taki, wiesz, taki no, sztuczny, a dla mnie autentyczność i prawda w muzyce są najważniejsze. Tak, prawda zwycięża i też widać tę opowieść i tę myśl jakąś w tych twoich tekstach. A swoją drogą, a propos tekstów, mamy też już pierwsze pytania od naszych widzów, bo możecie oczywiście nam zadawać te pytania cały czas na żywo. Lanbery tutaj z nami jest i będzie na nie odpowiadała, a dodatkowo rozdajemy maseczki kwarantannowe do zgarnięcia, o na przykład takie za fajne pytania do Landbery. Także jeśli chcecie, to proszę, a jak chcecie ich zamówić więcej, to odsyłamy na kapsel.pl. Tam znajdziecie różne wzory, możecie sobie pooglądać, jakie maseczki u nas zapytania do Małgosi można zgarnąć, albo sobie ich zamówić więcej. I wracając do ciebie, Małgosiu, pierwsze pytanie od Łukasza. Który z dotychczasowych tekstów do napisania był dla ciebie największym wyzwaniem? Wow. Powiem szczerze, że takim wyzwaniem czasowym to był tekst do Anyone I Want to Be Roxy Węgiel, którą tę piosenkę napisaliśmy z Patrykiem Kumurem. Patryk pisał polską część, ja tą angielską, bo to było po prostu wyzwanie troszeczkę na czas, bo mieliśmy bardzo takie szybkie zlecenie. Natomiast jeśli chodzi o moje teksty, to powiem Wam szczerze, że w tej chwili mam takie wyzwanie. I o właśnie, mój kot zapowiadany przyszedł. Słuchaj, Wiedziałam, że tak leć. będzie. Tak, rozmawialiśmy na poza anteniu o tym, że Małgosia ma kota, który tęskni za mamą. Tak, i on po prostu wychodzi czasami z sypialni i musi dać o sobie znać, że jest, i żebym o nim nie zapominała, i że on chce teraz po prostu powiedzieć, że może teraz on zacznie z wami wszystkimi rozmawiać. W każdym razie, i on tutaj się zbliża cały czas, jak słyszycie, i zaraz się pojawi nam tutaj w kadrze. Może chcesz się pojawić, Iruś, co? Pomachać jak zwykle do wszystkich. Więc Zapraszamy. chodź. Jesteśmy prozwierzęcy, też Chodź, mamy Iruś, tutaj chodź, chodź. pięknego pieska, który sobie Chodź, śpi. chodź, chodź, nie, 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 nie. No ale widzisz, O! śpi sobie, nie? No właśnie, grzeczny. Cześć! No. Może go potrzymam trochę na kolanach, to będzie trochę ciszej. Natomiast właśnie takim wielkim wyzwaniem, nad wielkim wyzwaniem pracuję teraz. To są takie dwa wyjątkowe teksty na moją najnowszą płytę, na którą materiał zbieram w tej chwili. I ja tutaj będę go tak głaskać. Tak, Nie możesz go widzicie tam tego, ale już sobie siedzi miziać. na kolankach. Miziam go. Więc tak, więc usłyszycie te piosenki, mam nadzieję, już niedługo i wtedy będziecie wiedzieć. Powiem wam wtedy, o które teksty chodziło. I rozumiem, że Jak już to zostaną są, wydane. no właśnie, bo to będą teksty i piosenki na twoją zbliżającą się płytę, która miała być jesienią, ale nie wiem, czy teraz będzie, jakby termin utrzymujesz w związku z kwarantanną, czy to się przedłuży? Robię wszystko, żeby tak się właśnie stało i cały czas nad tym pracujemy zdalnie i kminimy, jak to wszystko złożyć, więc jak najbardziej tak. Jeśli coś miałoby się zmienić, to oczywiście daję znać, że jednak jesień nie, ale na razie wszyscy są na pokładzie, wszyscy wiedzą, że jesień to jest jednak dość realny termin. No to trzymam kciuki, żeby się udało. Mam taką serię pytań szybką do ciebie. To się nazywa 44 sekundy z For Fun TV. Prosta sprawa. Dwie opcje do wyboru, więc nie zastanawiaj się, odpowiadaj tak, jak czujesz. Uwaga, Dobra. jedziemy. Wyszków czy Warszawa?
Warszawa. Roxy Węgiel czy Wiki Gabor? No nie, no to jest. Nie, Roxy i Vicky. Anyone I want to be czy Superhero? Damn. A tutaj odpowiem superhero. Okej. Okay. Gra na skrzypcach czy śpiewanie? Śpiewanie. Powiedz mi to w twarz czy na koniec świata? O, i jedno i drugie. Dużo Zew? sentymentów. Zew czy tracę? No, w tym momencie zdecydowanie tracę. Lingwistyka stosowana czy muzyka zawsze grana? Muzyka zawsze grana. Do końca życia. Patryk Kumur czy Dawid Podsiadło? Pasuje. Nie udzielę odpowiedzi na ten temat akurat. Do filharmonii czy do klubu? Do Filharmonii, zdecydowanie. Świeże czy mrożone? Świeże. Przebieżka w salonie czy joga na dywanie? Joga na dywanie. Pieczenie chleba czy pieczenie pizzy? Pieczenie pizzy. Duże Pizza for zapasy life. czy szybki skok do sklepu? Szybki skok do sklepu w moim Kolacja w wykonaniu. salonie czy w sypialni? Kolacja w sypialni. Online czy offline? O Boże, moim marzeniem jest ostatnio offline, ale, no ale nie łudźmy się, online. Dresy czy piżama? Dres. For Fun TV czy For Fun TV? Oczywiście, no, For Fun TV. No i pięknie, mamy to. Dziękuję Ci bardzo za szybką serię pytań. Widzisz, zawahałaś się przy kilku, ale dlaczego superhero, a nie anyone I want to be? Tylko i wyłącznie dlatego, uwielbiam te obie piosenki, natomiast tylko i wyłącznie dlatego, że Superhero, jakby mieliśmy przyjemność tworzyć ten utwór w całości, w sensie takim, że w Anyone I Want to Be robiliśmy z Patrykiem tylko tekst, natomiast Superhero robiliśmy od początku muzykę i tekst, więc tylko i wyłącznie dlatego. Okej. Okay. Mamy kilka kolejnych pytań od Twoich widzów i fanów. Iga pyta, jak sobie radzisz bez fryzjera i usług kosmetycznych? Usługi kosmetyczne, no, dramat jeśli chodzi o moje dłonie i paznokcie. Ostatnio już przyzwyczaiłam się do tego, że mam dość długie szpony. Natomiast jeśli chodzi o włosy, słuchajcie, no nic się tutaj nie zmienia. Moje włosy są nieustannie tego samego koloru, bo to jest naturalny kolor. Mój osobisty sekret, ja nigdy nie farbowałam włosów, ponieważ bardzo lubię swój kolor. Natomiast co do długości, no to też zbyt wiele się nie zmieniło. Jedyne co, no to rzeczywiście potrzebują czasami odświeżenia i przycięcia i to tyle, więc akurat jeśli chodzi o fryzjerskie usługi, nie cierpię z tego powodu. Natomiast jeśli chodzi o te kosmetyczne, no to wiadomo, ale też bez przesady. Damy radę, poradzimy sobie. Pewnie, że tak. To kolejne pytanie od Sebastiana tym razem. Czy masz ulubionego artystę z lat 90? Znaczy, na pewno jest ich tak dużo, że ciężko mi ich tak naprawdę uszeregować w jakiś sposób, ale taką wokalistką, która mi przychodzi w pierwszej kolejności, jest na pewno Alanis Morissette, której słuchałam jako dziecko. I ja byłam, zawsze to podkreślam w wywiadach, że byłam tym dziwnym dzieckiem, które słuchało na kontraście. I z jednej strony mogą właśnie słuchać Alanis, Heja, Nosowską i wszystkie rockowe kapele, takie dość kultowe jak Nirvana, Guns N' Roses, Aerosmith i tak dalej, Alice in Chains. A z drugiej strony słuchałam Spice Girls, Backstreet Boys, Britney, Christine, wszystkie diwy, które były w tamtym czasie. Także tego była cała masa i też oczywiście dużo wpływów na początku. Moi rodzice słuchali muzyki lat 60., 70., moja siostra z kolei pokazała mi stacje muzyczne,
jedną zwłaszcza z lat 80., która zaczęła wtedy funkcjonować, i muzyka lat 90. też, a potem już jako małe dziecko zaczęłam sama poszukiwać bardzo intensywnie. Także no, jestem eklektyczna, zarówno w tym, czego słucham, jak i w tym, co robię. Zresztą twierdzę, że pop jest tak pojemnym gatunkiem i tak szerokim. I tak wspaniałym, w sensie takim, że można tam naprawdę wiele rzeczy łączyć. A jeszcze tak dodatkowo powiem, że po prostu ostatnio stwierdzam, że gatunki, w ogóle jako gatunki, to jest relikt przeszłości trochę. Trochę tak jest rzeczywiście, masz rację, że to się zaczyna zacierać i elektro wchodzi do popu, pop wchodzi do rocka i gdzieś tu jeszcze są jakby cała masa tych innych gatunków. Ale właśnie a propos Tak. tego popu się zastanawiałem, jak ty się ogólnie w nim czujesz? Bo kiedy patrzę na te twoje teksty i je czytam, to kurczę, mam wrażenie, że ty jesteś poetką. I zastanawiam się, czy to tak wiesz, to są fajne, głębokie przemyślenia i czy to tak pasuje do mainstreamowego popu, takiego z jej czarowego radia, gdzie raczej większość artystów nie sili się na jakieś głębokie przemyślenia i przesłania. Przede wszystkim bardzo dziękuję za te komplementy. Jeśli chodzi o tematykę i w ogóle teksty, takim moim bardzo dużą inspiracją są wokalistki i producenci, artyści w ogóle ze Skandynawii. I oni robią bardzo dobry jakościowo pop, genialny momentami, i jednocześnie oddają taką swoją emocjonalność. Jest taka wokalistka Robin, albo na przykład Tove Lo. To jest taka bardziej mroczna akurat wokalistka. I one właśnie mają to coś, co sprawia, że te teksty są szalenie emocjonalne, i opowiadają właśnie o tych wszystkich rozterkach związkowych, ale w taki bardzo smaczny sposób. Więc polecam twórczość Iluś Sieć tutaj grzecznie. A propos Irusia, mamy On się pytanie od wyrywa Domi. teraz. No właśnie widzę, Dominika pyta, czy Irek wystąpi kiedyś w klipie. Myślę, że bardzo by chciał. Prawda, Iruś? Aha, Tak, chyba się do mówi, że słuchawek tam tak. dobiera. Tak. Natomiast przypomniało mi to, że w jednym klipie grały u mnie dwa kotki. To był już jakiś czas temu. Był taki klip Każdy Moment. I tam były takie dwa puchate koty, rudy i szary. I pamiętam, że no, było ciężko momentami, żeby usiedziały. No, ale dały radę i były piękne. Fajnie. No to wracając do tej muzy, właśnie tak jak sobie słuchałem twoich piosenek i je analizowałem, to się zastanawiałem, ale czy te bity takie popowe i wiesz, taka raczej wesoła melodia, czy ona pasuje do tej twojej refleksyjności, do tych skandynawskich inspiracji, ale może właśnie o to chodzi, że to jest na zasadzie gdzieś tam kontrastu i dlatego ci to gra. Takim przykładem wydaje mi się, że może być piosenka Piątek, która pozornie jest klubowa, natomiast ten tekst i przekaz jest dość taki gorzki, bo jest to opowieść o takim niespełnieniu i o trochę o podwójnym życiu. Więc to jest taki, kiedyś pewien dziennikarz z Radia Z, Marcin Wojciechowski, powiedział, że Piątek jest taką piosenką idealną na czwartą nad ranem, kiedy jeździsz po mieście albo wychodzisz z kolejnego klubu i po prostu wiesz, to jest taki vibe. Trochę jest tam ten taki słodko-gorzki akcent w tym akurat tekście. Miłość też taka, Natomiast. nie miłość, tylko mówiłeś, taka jest też dla mnie, że jest wesoła, a jednocześnie dużo jest tam takiego smutku. No tak, i przy tym jeszcze tutaj wmówiłeś sobie, pozwoliłam bardzo na inspirację, jak ja to mówię, wczesnym Maxem Martinem. Max Martin to jest taki bardzo słynny szwedzki producent, legenda można powiedzieć, bo to on wykreował w latach 90. i potem te wszystkie nasze, mówię o millennialsach, zespoły typu Backstreet Boys i stworzył też Britney. A potem naprawdę się pięknie też rozwinął.
No, i rozwija się dalej i kształci kolejnych świetnych producentów, więc tak. Ale zboczyłam trochę z toru. Mówiłeś, wczesny Max Martin, takie lata 2001-2000. Taka była moja inspiracja, jeśli chodzi o ten kawałek. Wiesz co, mam te teksty i sobie gdzieś tam je analizowałem i czytałem i tak się zastanawiam, czy ty piszesz z doświadczenia i co ci faceci ci zrobili, że tak wszędzie chłód i smutek i kurczę, nieszczęśliwa miłość. Nie jest tak, że w każdym tekście masz jakiś żal i tak dalej. Rzeczywiście ja to też podkreślam w kontekście mojej nowej płyty, że trochę zmieniam optykę w nowej płycie i trochę o czym innym będą te teksty. Bardziej o zyskiwaniu niż o traceniu, wbrew tytułowi mojej ostatniej piosenki, Tracę. I o takim powrocie do własnej siły i mocy. Natomiast rzeczywiście te piosenki typu Ostatni Most albo Piątek rzeczywiście mają ten taki smutniejszy dźwięk. Natomiast masz też przecież Gotowi na wszystko, to jest piosenka, która naprawdę była mega pozytywna i opowiada o pokonywaniu trudności w relacji. Ale to była piosenka pisana stricte pod film. Razem z Piotrkiem Kupichą i ze Steve'em Manowskim napisaliśmy ten utwór. Oglądając wcześniej przedpremierowo ten film, i chcieliśmy oddać, no, właściwie jeden w jeden historię, która tam się na ekranie rozgrywa. To a propos tracenia, zastanawiam się, czy nie boli cię oddawanie swoich piosenek innym artystom? Jakie to jest dla ciebie uczucie? Bo niektórzy mają z tym problem. Nawet parę dni temu gadaliśmy z Eweliną Lisowską i ona powiedziała, że nie potrafi, nie? Że ma problem z pozbywaniem się swojej twórczości. Gdybyś zapytał mnie o to 2 lata temu, powiedziałabym ci szczerze, prosto z serca, że absolutnie nie mam z tym problemu, mam totalny luz i cieszę się jak najbardziej z tego całego procesu. Dzisiaj nie jestem aż tak entuzjastycznie nastawiona. A dlaczego? Dlatego, że miałam takie doświadczenie, że zaczęliśmy właśnie z chłopakami, z Patrykiem, z Dominikiem pisać jedną piosenkę dla pewnej artystki. No tak z założenia. I ta piosenka z automatu została wysłana do tej artystki, ale ja potem sobie jej słuchałam bardzo intensywnie, razem też z moim menadżerem, i stwierdziliśmy, że ups, chyba jednak to był błąd i nie dało się tego niestety odkręcić. Ta piosenka jeszcze się nie ukazała, ale pewnie się niedługo ukaże. Więc po tym doświadczeniu jestem już na pewno bardziej ostrożna i taka. No i przede wszystkim, wiesz, z racji też tego, że z racji pisania intensywnego, co nadchodzi, no to mam z automatu mniej czasu na pisanie dla innych, co jest naturalne. Zresztą, tak jak ci powiedziałam, to jest jednak drugoplanowość, pisanie dla innych artystów. A dlaczego był błąd, że wysłałaś to tej innej artystce? Bo będzie wielki hit z tego i to jest fajna piosenka i wolałabyś ją sama zaśpiewać, czy za bardzo tam pojechałaś? Nie, nawet nie chodzi o to, że to będzie wielki hit i w ogóle, bo tego nikt absolutnie nie wie, tylko po prostu, że czułam, że się bardzo utożsamiam z tą piosenką i to o to chodzi, że takie scalenie z tą piosenką nastąpiło, a tutaj trzeba się tego muzycznego dziecka pozbyć, więc i dać komuś innemu, żeby zaśpiewał, więc. No to był głównie ten ból. Natomiast, tak jak powiedziałam, gwarancji hitowości nie ma. Absolutnie nie ma. To prawda. Garść kolejnych pytań od naszych widzów, bo oczywiście jesteśmy na żywo, więc możecie zadawać pytania Małgosi. Filip pyta, skąd się wziął pseudonim Landery? On się pojawił gdzieś pomiędzy liceum a pierwszym rokiem studiów. Ja chodziłam do lingwistycznej klasy w liceum, a studiowałam lingwistykę stosowaną. No i LAN jest to language, a Berry jakoś tak przyszło, jakoś tak po prostu znikąd. No i tak właśnie powstało LANbery. Tak prosto, bez żadnych większej filozofii. Okej. Okay. Martyna pyta, czy pojawi się coś nowego na YouTubie w najbliższym czasie, czyli nie, może nowy singiel na przykład.
Niedawno, bardzo niedawno wydałam swój singiel Tracę i na razie na tym się skupiamy i promujemy bardzo intensywnie ten singiel. Już zaczyna się powoli rozgrywać też i w rozgłośniach radiowych, i też w telewizji, i wszędzie, gdzie tylko możemy pokazać ten singiel. Więc Tracę jak najbardziej na razie jest takim numerem jeden i priorytetem. Natomiast oczywiście myślimy o dalszych singlach i jesteśmy w fazie przygotowania tego wszystkiego. Ale na pewno to, co mogę powiedzieć, to spodziewajcie się niedługo, może nawet dzisiaj, że umieszczę gdzieś tam na swoich mediach społecznościowych akustyczną wersję Tracę, bo bardzo wiele osób pisało, że chcą to usłyszeć, chcą usłyszeć wersję z gitarą, bo bardzo często też na tych live'ach, które prowadziłam z domu, prosto z domu, śpiewałam po prostu tę piosenkę akustycznie. Ekstra, to czekamy, to na pewno będzie fajnie piosenka pasująca do akustyku. Jeszcze jedno pytanie od widzów. Paulina pyta, jak sobie radzisz w czasie pandemii, czym wypełniasz czas? No na pewno muzyka wypełnia mój czas i grzebanie po prostu w najdalszych zakątkach. Ja mam taki rytuał copiątkowy, że co piątek robię sobie taki przegląd tego, co się wydarzyło, co jest nowością, co ma zaledwie parę tysięcy wyświetleń, a jest dla mnie naprawdę czymś, co bardzo mnie porusza i właśnie zachęcam Was wszystkich, żebyście szukali takich perełek. Mamy naprawdę bardzo dużo możliwości. Serwisy streamingowe nam w tym pomagają, ułatwiają, żeby znajdować cudowne i o naprawdę świetnej jakości kawałki. No ja oczywiście, mój algorytm na tych serwisach streamingowych już jest tak wycyzelowany, wyprofilowany, że już naprawdę mi się same wydają te piosenki, które rzeczywiście trafiają w mój wewnętrzny GPS. Natomiast tej muzyki jest dużo. Jest dużo, codziennie staram się wejść na matę i ćwiczyć jogę, bo joga bardzo tonizuje, wycisza i tak nas trochę w tym szaleństwie całym i w tym trudnym czasie paranoi i paniki polecam każdemu, żeby chociaż tak troszeczkę zapoznać się z jogą, bo naprawdę bardzo wiele, bardzo po prostu pomaga w tym trudnym czasie stresującym. Dużo medytuję. Przez pierwsze dni kwarantanny próbowałam wycinać moje ukochane kolaże. O proszę. Tak, kolaże polecam. W ogóle wszelka aktywność taka, wiecie, analogowa akurat w tym wypadku. Ja akurat chodziłam na takie fajne warsztaty w tamtym roku, które się nazywały kolażówki. I te takie fajne dziewczęskie warsztaty, bardzo kreatywne, założone przez Paulinę, którą pozdrawiam. I każda z nas miała do dyspozycji 100 z gazet za 60., 70., 80. I mogłyśmy wycinać z tego dowoli, też z starych książek, z takich bardzo egzotycznych książek. Więc to na pewno tak. Ja też widziałam, bardzo dużo osób wróciło do takich różnych analogowych aktywności, typu układanie puzli albo planszóweczki. Więc to też. Ale wydaje mi się, że głównie yoga. Joga jest taką aktywnością, którą mogłabym polecić. No i oczywiście wiadomo, że wszyscy po tej kwarantannie będziemy kucharzami i po prostu mistrzami kuchni, bo albo piekarzami też, bo bardzo dużo osób piecze po prostu chleb. I cięż się o 5 Bardzo mi się kilo podobają każdy. te. Oj tak, tak. To znowu ta joga też bardzo dużo daje pod tym względem. Natomiast bardzo mi się podobają memy o producentach drożdży, że wiesz, że są po prostu na maksa bogaci po tym akurat fatalnym czasie, no bo rzeczywiście wszyscy na potęgę
pieką chleby. Tak, mnie strasznie rozbawiły akcje firmy polskie, makarony polskie. Kiedy po tej pierwszej panice, kiedy wszyscy się rzucili i zaczęli kupować makaron, no to wystrzeliły w górę. I tak to właśnie wygląda, Tak, że po prostu robimy właśnie tak było. zapasy. Słuchaj, mam taką zabawę dla ciebie, wykończ to. Polega to na tym, że przeczytam ci fragment tekstu jakiejś piosenki i chciałbym, żebyś po pierwsze zgadła, co to za piosenka, podała nam tytuł i wykonawcę, a jak jesteś w stanie, to też zaśpiewała ten fragment. Okej? No dobra, spróbujemy, spróbujemy. No. Pierwszy numer. 'Cause if you like the way you look that much. 'Cause if you like the way you look that much, oh baby, you should go and love yourself. To jest to? Tak. Justin Bieber? Love yourself? Brawo. Love yourself? To jest Brawo. taka z... Love yourself. Boże, jak to Zgadza się. dawno było. Zgadza się, tak. Całkiem fajny, refleksyjny kawałek. Kolejny numer. No to w Chcę ogóle była uno... super płyta. Tak. Bardzo dobra. Chcę unosić się na wietrze. Mogę być tym, kim zechcę. Roxy Węgiel, anyone I want to be. Okej. Okay. Don't show up, don't come out. Don't stop caring. I co tam ona dalej śpiewa, nie pamiętam, ale to jest Dua Lipa, Don't Start Me Now. Brawo, szampan wylewa się. Toast mogę znieść w Stanach. Tak jest, szampan. So you're a tough guy. Oczywiście, no podałeś również tytuł. You're a tough guy. Co ona tam dalej śpiewa? No Billie Eilish oczywiście, ale nie pamiętam, co ona tam dalej śpiewa. No bardzo, bardzo dużo fajnych rzeczy, bardzo fajne dźwięki, ale nie Fantastyczna pamiętam. artystka. I ostatnie, najtrudniejsze. I nieważne, co Uf. będzie. Już nie liczę na ciebie, nie. Teraz mi lepiej. Wiesz jak jest, przy tobie zawsze tracę. Tracę. Lambert. Pięknie, super. Jej! Brawo, słuchaj, bezbłędnie w takim razie 6 na 6 dostajesz szóstkę z muzyki. I a propos szóstki z muzyki, to mam dla ciebie taki specjalny fragment, małą niespodziankę, który chciałbym, żebyś obejrzała, bo moje kolejne pytanie będzie właśnie tego dotyczyło. Jakie są wartości dźwięków i jaki to ma związek? Pomocne będą nam dzisiaj wszelakie sprzęty kuchenne, na których możemy sobie wystukać rytm. To Piękne właśnie to był ten było. czarodziejski dywan. Widzisz, on takie pomoce naukowe, taka jestem, wiesz. No, Słuchaj, pożyczyliśmy sobie ten fragment od Telewizji na Polskiej, spontanie bo totalnie. tak, prowadziłaś wesołą naukę w TVP. I jak ci się prowadziło? Jak się czułaś w roli nauczycielki? Powiem ci tak, to był bardzo ciężki dzień, ponieważ sąsiedzi moi centralnie z dołu postanowili kuć ściany wtedy. Więc ja w ogóle byłam w szoku, bo to był chyba jakiś taki początek kwarantanny i początek tego wszystkiego. Ja byłam w szoku, że w ogóle to się dzieje, że tam są, czy oni w ogóle mogą to robić, bo widziałam też takie różne rozporządzenia w różnych innych spółdzielniach, blokach, cokolwiek, że administracja prosi, żeby raczej w czasie, kiedy ludzie pracują z domu, żeby nie robić takich ciężkich remontów. No a tutaj po prostu, wiesz, ściany zostały skute całkowicie, więc panowie łaskawie na 15 minut przerwali, bo bardzo poprosiłam, żeby przerwali, bo hałas był, słuchaj, nie do wytrzymania, więc usiadłam bardzo szybko na spontanie i to nagrałam. Także nie było w tym większej, wiesz, większej kminy, po prostu musiałam to bardzo szybko zrobić. Taki był to dzień. Okej, czyli nie masz w sobie takiego powołania nauczycielskiego, że tutaj bardzo byś chciała może w tę stronę kiedyś pójść? Wiesz co, no, nie. I powiem ci dlaczego, ponieważ ja przed wydaniem mojej debiutanckiej płyty uczyłam indywidualnie angielskiego biznesowego.
I to było bardzo w takim bardzo ograniczonym czasie i pamiętam, że to było, nie wiem, 8 godzin tygodniowo, bo wiedziałam, że nie mogę, nie, to nie może zdominować mojego czasu w tygodniu, bo wtedy już jeździłam bardzo czynnie też do studia, ale jednak rachunki same się nie zapłacą, nie? Więc to była bardzo taka fatalna sytuacja. No i moi kursanci prędzej czy później dowiadywali się, czym się tak naprawdę zajmuję w życiu i co jest moją miłością i czym się zajmuję aktualnie. Więc prędzej czy później zapoznawałam ich ze swoją twórczością. Więc chyba nie byłabym dobrym nauczycielem, tak mi się wydaje. To a propos ciebie w innych rolach, mamy też pytanie od widzów. Filip pyta, że gdyby nie śpiew, to co? Czym byś się zajmowała? Ja myślę, że coś, co jest wciąż związane ze sztuką, może poszłabym bardziej w rysowanie, w ogóle w rysunek, w malarstwo, albo w projektowanie ubrań. A jeśli coś totalnie niezwiązanego ze sztuką, no to też w wielu wywiadach to podkreślam, że bardzo jaram się samochodami. I może nie jestem mechanikiem i raczej takie leżenie pod samochodem i naprawianie samochodów mnie jeszcze nie kręci w żaden sposób, ale bardzo lubię szybkość i bardzo lubię rajdowe samochody. Więc może kierowca rajdowy? Nie wiem. Może Lambert F1 Team? Nie, właśnie nie. Formuła nie. Formuła nie. Nie? Nie, Słuchaj, nie, no, Paul Newman w nie. wieku chyba 44 lat dopiero zainteresował się wyścigami samochodowymi i został bodaj czterokrotnym mistrzem Stanów Zjednoczonych, więc wiesz, nigdy nie jest Wszystko za przede późno. mną. Tak. To ostatnie pytanie jeszcze od widzów. Łukasz pyta, gdybyś dostała propozycję nagrania ścieżki do filmu, czy zgodziłabyś się? Tak, bardzo, bardzo chętnie. To byłoby moje na pewno spełnienie marzeń, żeby zrobić całą ścieżkę i no, odpowiedź brzmi tak, bo gdzieś tam też jestem fanką muzyki filmowej, więc Super, to życzę Ci spełnienia tego i wielu innych marzeń i bardzo Ci dziękuję za dzisiaj, za przemiłą rozmowę. No i ja mam również nadzieję, że dziękuję. dotrwasz do końca kwarantanny w zdrowiu, szczęściu i płodności muzycznej. O, że coś fajnego na jesieni od Ciebie dostaniemy. Bardzo dziękuję za tę rozmowę. Oczywiście Tobie i wszystkim widzom For Fun TV życzę bardzo dużo zdrowia, siły i pozytywnej energii i damy radę. Wytrzymajmy jeszcze trochę i potem jeszcze będzie pięknie. Pięknie. Jeszcze raz Ci bardzo dziękuję. Dziękuję także naszym widzom For Fun TV i programu For Fun Home. To była Małgosia Uściłowska, czyli szerzej znana nam wszystkim jako Landberry, a my oczywiście w przyszłym tygodniu wracamy z kolejnymi artystami, z kolejnymi wywiadami, także śledźcie nasze social media, oglądajcie For Fun TV i na pewno już niedługo się tutaj ponownie zobaczymy. Trzymajcie się i udanego weekendu Wam życzymy. For Fun Home.